Cześć widzowie. Maniek był najbardziej upartym i potężnym mamutem na świecie, zbierając koło siebie najróżniejszych sojuszników i pokonując najtwardsze przeszkody oraz przeciwników. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, jak silny jest Maniek. Standardowo, jeżeli film Cię spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Maniek był często nadąsany, powściągliwy czy gburowaty, co spowodowane było utratą rodziny z rąk ludzi, ale dzięki temu Maniek zyskał wolę na tyle twardą, że nigdy nie złamał danego słowa, a także stał się nieustraszony, ponieważ jeżeli musiał zrobić coś przerażającego, to robił to prawie bez wahania i uciekał tylko wtedy, kiedy nie miał szans na przeżycie, najczęściej w obronie swojej rodziny. Zaś najlepszym dowodem jego odwagi była walka z piratami, morskimi gadami i Rudim, gdzie Maniek cały ten czas był przy zdrowych zmysłach, w przeciwieństwie do równie nieustraszonego Baka, który robiąc te rzeczy był szalony. Maniek będąc mamutem był naturalnie niezwykle silny, będąc prawdopodobnie najsilniejszym na świecie, bo o ile najmocniejsze są dinozaury, tak żyją one w podziemnej krainie, a za tym idzie Maniek był również największym stworzeniem, jakie można było spotkać na lądzie, w czego wyniku był najpotężniejszy na świecie, bo żadna inna istota pojedynczo raczej by go nie pokonała, przy czym sama jego siła fizyczna była na ogromnym poziomie. Maniek może podnieść ponad tonę albo dwie, będąc zdolnym walczyć wielkim drzewem, przed którym obronić mógłby się tylko szef piratów, który był jedynym, który był w stanie rzucić mu rękawice, bo jako że był małpą, był niezwykle silny, porównywalnie do Manika, który dodatkowo był niesamowicie wytrzymały, chyba najbardziej ze wszystkich, ponieważ pomimo otrzymania ogromnej ilości ran nie została mu żadna blizna, co mówi nam, że nikt nie był w stanie zadać mu na tyle mocnego ciosu, przy czym ogromnym plusem Mańka jest też to, że podejmuje racjonalne decyzje, nie dając ponieść się emocjom, kiedy to niepotrzebne. Maniek w dużej mierze jest przez to tankiem, co pokazuje jego wielką wadę, czyli powolność, brak zwinności i mobilności, bo kiedy trafi na coś pokroju dinozaurów, może liczyć tylko na szczęście, bądź to, że jego przyjaciel mu pomoże, bo kiedy trafił na opancerzonego ankylozaura, bronić musiał go Diego, co jest z drugiej strony dużym plusem, z racji, że Maniek potrafił zebrać wokół siebie naprawdę potężnych sojuszników. Maniek swoim urokiem osobistym potrafił sprawić, że Diego zdradził swoje stado tygrysów szablastozębnych, zwerbował mamuty, leniwców i wiele innych gatunków, czy samego Baka, który był Leonardem da Vinci tamtych czasów, mającym ziomków dinozaurów, już nie mówiąc o tym, że Maniek potrafił zjednoczyć wszystkich innych, czym powstrzymał koniec świata, a najlepszym dowodem jego siły woli było przezwyciężenie uroku syrem, podczas gdy nikt inny nie mógł. Idąc dalej, Maniek mimo bycia zwykłym mamutem był tak potężny przez swój niezłomny charakter i doświadczenie pozwalające mu radzić sobie z coraz to silniejszymi wrogami, jak i co ciekawe, Maniek miał nawet opcję stać się nieśmiertelnym, gdyby został w źródłach meteorytu. Podsumowując, Maniek był najpotężniejszym ziemskim stworzeniem, któremu zagrozić mogłyby jedynie istoty z podziemnego świata, z czego trzeba pamiętać, że Maniek walcząc tyle razy jest niepokonany, bo nic nie dało rady go zniszczyć, chociaż Skrat mógłby to zrobić. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz który adwersarz Mańka był według was najgroźniejszy, jaki to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!